Siemeczko, ziomeczki, z tej strony Melaszko Gaming, a to kolejny odcinek z Rulesa. Niestety dzisiaj jest bez Kajtasa, ale spokojnie, damy radę. I mam nadzieję, że płynność gry się poprawiła, ponieważ pousuwałem w gry, które nie gram. I zostawiłem po prostu sobie jedną, w sumie dwie, w które gram. Ale nie nagrywam ich i cztery chyba, które nagrywam. I mam nadzieję, że płynność będzie teraz 100 razy, nie no, może nie jest 100 razy lepsza, bo jeszcze mam tyle śmieci na telefonie, że będę musiał je pousuwać albo po prostu zrobię formata, a to jeszcze się zobaczy wszystko. A też przecież FPS-y trochę nagrywanie zżera, więc no. Zobaczymy, ile będzie grać. Coś obstawiam, że będzie gdzieś za 120, znając życie. A więc będzie ciężko przeżyć. Bo na przykład duo i team to tam 45 max. Nienawidzę to, w sensie Thompson jest dobrą. Nie wiem czemu on jest w ogóle w SMG, ale dobra. Thompson to jest dobra broń, ale ona sprzedaje strasznie w trawie, bo jak na przykład się leży, to końcówka Thompsona strasznie pod... jest, wiecie, jak taka bardzo duża i ona ci po prostu wystaje z trawy i widać się bardzo. I dlatego, o, na przykład takie czasami lag dostajesz, wyświetla ci się takie coś i już wszystko chodzi, bo to jest normalne, nie naprawili tego jeszcze. Dobra, zobaczmy, gdzie ja bym chciał polecieć. Ja bym chciał najbardziej na te domki tu, ale tu właśnie często dużo osób wyskakuje, 110 graczy zostało. Nie będzie to takie easy peasy. No dobra. Jak to się mówi? Ryzyk fizyk. Wiecie co, ja sobie tu już w dół zejdę, żeby tym spadochronem trochę tam polecieć. No lecieć, lecieć, lecieć. Ogólnie nie czaję, jak ludzie lecą tak szybko w dół, albo po prostu no, jak szybko lecą tym spadochronem, bo za Chiny nie umiem tym spadochronem sterować, nie? No patrzcie, on już jest na dole, jak mu dobrze to idzie, a mi nie. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo chyba, jeśli dobrze myślę, to wyląduje na tym domku idealnie przede mną. Typka widzę w wodzie, oj, słabo miejscówka mu się dobrało. Lekko w tą spadochron. Nie. Niestety nie wyląduje tak idealnie na tym domku. No ale obok. XD. Aha, pierwszy raz ten murek tu widzę. Dobra. Puk, puk. Kto tam? Oczywiście, że ja. Takie śmieszki. Dobra. No płynność jest trochę lepsza, no ale też nie taka, wiecie, no 100%. No ale będę się starał tą płynność lepszą osiągnąć. Bo na przykład jak nie nagrywam, to mi dobrze chodzi, ale już jak nagrywam, to już jednak słabiej. Więc będę musiał ogarnąć płynność tam, żebym mógł sobie to fajnie ponagrywać, tą gierkę. Gucci gang, sobie, dlatego się przekampiłem trochę, bo nie chcę paść tak szybko. Sorry też za to skupienie, ale nasłuchuję. Po prostu wy nie będziecie słyszeli dźwięku, bo mam trochę takie słuchawki dziwne, które... No, popatrzyłem sobie na filmiku, tak w skrócie nagrałem, czy słychać dźwięk. I mój głos słychać, ale dźwięku nie. Nie wiem czemu. Dobra, poczekajcie. Z tamtej strony ktoś się nieźle łupie. Przejdźmy sobie tu. Tu się prują chłopaki tam. Kurde, no chciałbym znaleźć tego, co tu pruł tak blisko mnie. Może bym go zdjął.
Ja niestety ja go nie widzę. Chyba mi się w tym drugim domku się coś strzelają, wam powiem. Coś mi się tak wydaje. Ale sobie pistolet przeładuję. Dobra. O, dobra, to na razie tak z domu nie wyjdę, bo przecież bomby lecą na nas. Ogólnie, patrzcie, jaką fajną kampę można sobie tu zrobić. Poczekajcie. No co wy się... Po prostu można się wczołgać pod ten stół. Wczoraj tak zrobiłem. No czasami, patrzcie, można się tak wczołgać do końca pod tamten stół. I też da się wyjść, nie zbugujecie się, nie nic. Więc luz. Dobra, wiecie co, przydałoby się już iść. No i gitar z moim. Nie po co tylko tu wchodziłeś, no? Zapraszał cię tu kto? Ech. Przecież nie zamknął choć w nim. Nie wiem, czy to mądre, że ja tak stoję wysunięty. Ty właśnie, bo ja przecież od niego skołpa dostałem. Co nie? Wszyscy coś mi pieprzą o miłości w kółko, ale gdzie nie spojrzę, wszędzie widzę przemoc. Znowu piszę w ten od trzeci dzień rodeo. Jeszcze wczoraj nagrywałem spięty demo. Teraz leży pieniądz jak podery treo. Jestem epidemią, z widzą dzieci emo. Właśnie, czekajcie, tak. Założymy sobie na to. Jutro znowu siedzisz sam ze sobą. Mam popierdolone z widy. Widzę to, czego składam chude palce w krzyżyk moje. Jestem ledwie żywy, słońce ledwie. 51 graczy zostało szybko i powybijali. Tylko przejść przez kryzys, tylko ściepę w leasing. Tylko dobra żona, choć zwyczajna niż Weezy. Weź to skończ albo zabij mnie. Strzelają do mnie jak do Harambe. Ile razy to bardzo próbowało zabić mnie. Chwila przyjemności, potem skurwysynu, zaraz śmierć. Nieważne. Czy on coś tu jeszcze miał fajnego? To ma już mnie tłumik, choć nie wiem, czy to będzie dobre. W sumie też za szybko się rzuciłem na tą podłogę. Ale nieważne. Dobra, ciśniemy tam. Zrobię tego czerwonego domku. Tutaj to w ogóle was nie widać, nie? Tylko ta moja biała kurtka mnie sprzedaje. Ostatnio miałem taką sytuację, że stałem sobie koło siana i drzewka właśnie tam dalej trochę. Bo tam jest jeszcze bodajże dalej pole. Jeśli to jest to miejsce, tak dobrze pamiętam. Tak, to jest to miejsce. I normalnie typy koło nas zatrzymały się za mną, oni widzieli Kajtasa, ale mnie nie, choć byłem tyłem do nich, nie? Zdziwiłem się, no bo jednak powinien mnie widzieć. Ogólnie pokażę wam jeszcze jedną rzecz, jaką się da tu zrobić. Oho, czekajcie. Chodzi, no pod to się nie da wczołgać. Ale wiem, że wczoraj się z Kajtasem wczołgaliśmy właśnie pod taki samochód. Ale poczekajcie. Przeciśnij się przez to. Nie, teraz może pod tym się nie da, ale normalnie to się da pod te ciężarówki wczołgać. No, dotąd się da, ale lepsze niż nic. O, w tamtym miejscu, jak macie te takie drzewko małe i te siano tam, nie? To właśnie w tamtym miejscu się tak skampiłem. Gdzie skampiłem, no. Czekaliśmy chwilę, w ogóle jak stoję z tym. Wow, zobaczcie, no, ziomeczki, jestem na środku prawie tej strefki, to bardzo dobrze. No i ogólnie się tam skampiłem, w sensie skampiłem, no. Położyłem się po prostu, bo tam typki były przed nami, gdzieś dalej. Bo słyszeliśmy strzały stamtąd, nadchodzące. No, nie do nas jakby co. No i po prostu jakieś typy przyjechały za nami, w sensie za nami, no. Po prostu stanęły tam,
Pewnie też chciały coś posnajpić. No i Kaitos mówi, że uważa, ja mówię, że co, przecież nikogo nie ma? No i się obracam, a tam jednak dwa typy. I co dziwne, że były maksymalnie blisko mnie, nie? No tak z parę centymetrów ode mnie byli. I mnie po prostu nie widzieli, nie? No a ja sobie... Czekajcie, ja wam pokażę, jak ja stałem. Tak sobie stałem po prostu, nie? Tak sobie po prostu tu... Tak stałem za tym drzewkiem, o tak. Tak sobie tu po prostu stałem, leżałem i próbowałem coś wysnajpić ze snajpery. No i tam jeden typek oberwał. O, widzicie? Mówimy o snajpieniu, a tu kolega się pojawił. Ale on jest... Wiecie co? Ciężko mi... Ryzykujemy ziomeczki? Ja nie chcę już złota, wolę te diamenty mieć. Oni chcą ciągle złapać mnie w tą sieć. Safe jednak tu zamknąć mnie jak diament. Robię to z ekipą jak Cozy Tapes. Moja skóra sykuła jest serce. Tam jest za drzewkiem. Jestem jak Polo Gang. Chcę na ręce mieć hurlo bank. Diament tańczy u ślepe mnie. Proszę. No, piszcie w komentarzach Melaszko Sniper, nie? Na ślepo, bez skopika. Mówiłem, że jest za drzewem, widziałem jego łeb. Nie, piszcie w komentarzach ziomeczki Melaszko Sniper, bo to GG. A wiecie co, ziomeczki, muszę sobie patrzeć też plecy. Bo tu mi nikt już nie pomoże. Oczywiście można z kimś sojusz zawiązać, no ale... Ten ktoś... Aha. Widzę kolejnego. GG. Tak powiem, GG po prostu. Tylko teraz powiem wam tak, że muszę być bardziej oszczędny w amunicji. Strzały z lewej strony. Widzicie? Dlatego zawsze się obracajcie, pamiętajcie. Wiecie co? Ja ściągnę tą przypałową kurtkę. Jeśli banknoty potrafią mówić, no to śpiewają dla mnie. Chodzimy po centrum, mój ziomal ma dredy jak Renato Sanchez. Mój ziomal ma dredy jak Renato Sanchez. No tam gdzieś jest ziomeczki, ja wiem o tym. Nie chcę na to patrzeć, młody porek jest to młody donem. Jak cię boli, to nie jesteś moim ziomem. Ja na FaceTime mam posłą modelkę, a do ciebie co najwyżej dzwoni orem. Się też gdzieś strzelają. Ale ciężko, wiecie co mi powiedzieć, skąd gdzie się strzelają. Najgorsze to jest to w tym, że normalny gracz z karabinem mnie tu nie zobaczy, tylko że jest snajpą. To przyglądą się w tamtym miejscu. Rzut będzie gdzieś. Tak by the way. Przyglądam się w tamtym miejscu. Myślę, coś tam, w sensie on tam gdzieś jest zapewne. Chyba, że uciekł tak. Wiecie, no tam pobiegł. Tak, nie wczytało się tam ta góra, ponieważ gra na low ustawienia. O, auto tam idzie. Dobra. Na razie jest to czysto z przodu. Jak stoimy ze strefą. O kurde, strefa jednak poszła inaczej jak myślałem. Myślałem, że ona będzie raczej szła, tędy tak się będzie zmieniała. Aż trafimy się gdzieś tutaj.
Ale jednak się, Mlaszko, pomyliłeś. Chyba będziesz musiał zaraz biec. O, o, kolejny delikwent tam biegnie. Odpuszczę sobie go na razie, tak powiem, odpuszczę go. Czemu odpuszczę? Ponieważ tam nie jest on sam. I mógłby mnie wyhaczyć skubany. Wiecie co, cofnijmy się za to drzewko tu. Nic nie widzę sam nawet. O, wiecie co, te drzewko na razie tu zostawmy. Cofnijmy się tu. Oho, co było? Właśnie. A prują tam do siebie, panowie prują. Widzę kolejnego. O kuźwa, pa, wiecie co wam powiem, że to już jest tak. Jeszcze z tej strony ty. O kurde, ale jestem w dupie teraz. Bo po części mnie otoczyli. Bo z każdej strony, z prawej, z tyłu, przede mną. No tylko lewą mam otwartą, ale będzie ktoś tam do cholerki biegł i mnie zabije. Kolejne perspektywy w morzu podsepływam. Statki pełne skilli, chcą czegoś nowego, to mnie dobrze widać. Reto, nowy bosman na tej łajce. Biegną przez ten most i w ogóle tam przez rzeki płyną. Zajdziecie grubej ryby, ja nie widzę na to sans. Ty brałyby w sumie, gdyby nie wokół śmierdzące majtki. Gadem, co się patrzy z gwiazdaty. Po co mi wasę panny na deski do łajby. Gadem, no chciałbym mieć w końcu pierwszą wygraną, nie? Za mało już dla mnie klepać szesnastki. W 95 tu przyszedłem, czyli w czasach, gdy twój idol zamienił progres na regres. Nie ruszajmy się. Kurwa, ciągle tak wszędzie, bo klepie forse na fejmie. Jam reto, skończę to skończę i więcej tu tak nie będzie, a? Ale był bardzo blisko, jest bardzo blisko, bo słyszałem strzał z bliska. No on chyba strzelił przez przypadek, wam powiem. Ciężko mi ziomeczki powiedzieć ogólnie, skąd on strzelał. Mogę pieprzyć jak grami, że mam to co jest darem. Moje wersy jak panny kładą mi się tu same. I zawsze te najlepsze rozmowy stoki to pojmi. Pokazujesz mi kim jestem, układając w znak Wiktorię. Reto zjada, bo zgłodniał dość głodówki tej. Na YouTube zaglądam jak do lodówki pełnej po brzeg. Przydać się gotówki też, nie czekam na teści. Związek jest jak narkotyk, ja czysty od miechu w sześciu. Nisy, a jak skończysz z tym to tęsknisz. Chcę znowu, ale boisz się kropów i patrzysz przez łzy. Wszedłem w tę grę jak Rambo, nikłą szansę ma. Złapię te psy za gardło, potem wyprowadzę w las. Lubię wypić, pluję spirytusem na was. Żeby liczyć procentowo, który pierwszy się poskłada. I dam wam ogień paradoksalny. Mi się pokazało, że tam ktoś strzela. Wow. Odpalam szluga od szluga i puszczam z dymem. Jak leje wuda się wuda, to puszczam. Ty patrzcie, za mną się pojawił. Kurde, no. No trudno. Teraz ziomeczki wiecie, żeby aż tyle nie siedzieć w jednym miejscu. No, plecki, coś chciałem powiedzieć, że niech mi nie zajdzie na te plecy, no ale jednak. No ale jednak. Dobra, wiecie co, stworzymy sobie jedną spieszynkę. Wow, reszta dziewczyny. Dobra. No więc co, no to by było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. No, siemaneczko i cześć.